Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema. Wiedźmin 1 oprócz głównej fabuły oferuje również szereg niesamowitych przygód, które można ukończyć w zaledwie kilka godzin. Na kanale przeszliśmy już pełną serię z Wiedźmina 1, ale to czego jeszcze nie ograliśmy, to dodatkowe naprawdę świetnie zrobione przygody z Wiedźmina. Dziś zajmiemy się jedną z nich, która nazywa się Cena Neutralności. Jest to moje pierwsze spotkanie z tą przygodą. Nigdy wcześniej nie miałem okazji w nią zagrać. A sponsorem dzisiejszego filmu jest jak zwykle strona eneba.com, na której to możecie kupić tanio klucze do gier. W tym m.in. do takiego Wiedźmina 1. Za jakieś 10 zł. To całkiem mało. Ale generalnie większość gier na stronie eneba.com kupisz tanio, więc możecie sobie obczaić enebkę, jeżeli jeszcze nie korzystacie z tej strony. Eneba nigdy mnie nie zawiodła, a sam osobiście kupuję na tej stronie gry od dawna. Możecie też tam kupić najnowsze gift cardy do Candy Crush, jeżeli gracie w tę grę. A my chodźmy do filmu. No to naprawdę świetnie zrobiona wiedźmińska przygoda o tytule Cena Neutralności. W wiedźmińskiej przygodzie Cena Neutralności Geralt powraca do Kaer Morhen na zimowanie. Jednak okazuje się, że na miejscu czekają na niego nieproszeni goście. Geralt musi wtedy wybrać mniejsze zło i zmierzyć się z ceną ewentualnej neutralności. Sam dzisiejszy odcinek będzie zmontowanym gameplayem przez większość czasu, ale także pokażę wam dzisiaj wszystkie trzy zakończenia tej misji. Zdecydowanie jest to świetna przygoda i jeżeli ktoś też nie grał w Wiedźmina 1, to spokojnie i tak może zobaczyć dzisiejszy odcinek, bo nie zawiera on spoilerów. Zaczynajmy. Co? Zacznijmy sobie nową grę, zacznijmy przygodę i odpalmy... Co ja miałem odpalić? Miałem odpalić cenę neutralności. Taka przygoda w Wiedźminie 1... Myślę, że to będzie fajny też moment, żeby sobie troszeczkę porozmawiać o przyszłości kanału, co zamierzam robić i generalnie co się w moim życiu dzieje. To będzie taki odcinek integracyjny, powiedzmy. Geralt z Rivii, słynny biały wilk, powraca na ziemię do ukrytej w górach sinych twierdzy Kaer Morhen. Okazuje się, że do wiedźmińskiego siedliszcza zawitali nieproszeni goście, a wraz z nimi kłopoty. Znowu Geralt musi wybrać, co jest mniejszym, a co większym złem i zadecydować, czy jest gotów zapłacić cenę neutralności. Będziemy sobie generalnie ogrywać raz na jakiś czas te przygody i myślę, że będzie spoko, jak raz w miesiącu wrzucę po prostu taki chillowy odcinek sobie z Wiedźmina 1, gdzie będziemy sobie ogrywać te przygody. Na pewno Wiedźmin Koła wyląduje w święta. O ile nie zapomnę, bo odcinek halloweenowy też miał być w Halloween, a się okazało, że nie do końca był. Dobra, oczywiście gramy tylko dla zaawansowanych, jeżeli chodzi o sterowanie klawiatura i mysz i myślę, że możemy sobie zacząć dzisiejszy odcinek. Zajazd. Mistrzu Jaskrze! Mistrzu Jaskrze! Obiecaliście zaśpiewać balladę! Tak, tak, o bitwach i wojowaniu. O czarodziejkach i magii. O miłowaniu nieszczęśliwym. Cichajcie, smarki! Krótko po tej ziemi chodzicie, nie dziwota tedy, że w głowach pusto. Przecie to Jaskier, przyjaciel Geralta z Rivii. O kim innym on śpiewać może, jak nie o sławnym Wiedźminie? Nie mylicie się, mości krasnoludzie. Zaśpiewam wam zupełnie nową balladę o białym wilku. Historia owa wydarzyła się na długo przed wielką wojną, zanim jeszcze Geralt stał się sławny. Nosi tytuł Gorzkie Złe Serca. Jesienią 1232 roku Wiedźmin wcześniej niż zwykle postanowił wrócić na zimowanie do Kaer Morhen. Zarąbiste. Mega mi się podoba. Jeżeli takie będą wstępy do każdej przygody, to już mi się to fest podoba. Że Jaskier opowiada tą historię. Wiedźmin był zły. Zajebista. Końcówka podróży. Gdzie dźwięk? Wiedźmin był zły, ale gdzie... K***a, zaraz też będę zły, jak mi nie oddacie dźwięku. Wiedźmin był zły. Końcówka podróży przez północne Kedwen zwykle była spokojna, ale nie tym razem. Dwukrotnie nękali go bandyci. Do tego poprzedniej nocy wilki zagryzły mu konia. Zdążył się przyzwyczaić do poczciwej siwej klaczy, którą tradycyjnie nazwał płotką. Jakby problemów było mało,
od Kaer Morhen zastał obozowisko. Osoby znające lokalizację wiedźmińskiej twierdzy można by policzyć na palcach jednej ręki. Przybysze nie zwiastowali niczego dobrego. Dobra, nie wiem, gdzie są napisy, zaraz je odpalę. Jeżeli chodzi o sam wstęp, no to jest coś naprawdę niesamowitego. Mega mi się podoba. Super, takie w stylu opowiadanym, coś niesamowitego. Mega, ale naprawdę mega mi się to podoba. Jeżeli chodzi o Wiedźmina 1, już kompletnie zapomniałem, co mieliśmy inwestować. Możecie mi przypomnieć delikatnie w komentarzach. Wydaje mi się, że Ardzik. Ardzik był całkiem fajny, prawda? Wytrzymałeś te wszystkie najważniejsze atrybuty, które generalnie nam dają jakieś plus 5 siły, coś tam lepiej mieczem machamy. A Geralt trochę czarodziejek tutaj. Wiadomo, także wcale taki najgorszy w machanie mieczem nie jest. Dobra, zarąbiście. Nigdy, dla jasności, nigdy w życiu nie ograłem przygód Wiedźmina 1. To jest moje pierwsze spotkanie. Mega się jaram, mega mi się to podoba. No zajebiście w ogóle. Mam nadzieję, że odcinek też wyjdzie fajnie. Dobra, napisy odpalone, powinno być dobrze. Kto tam jest w tym obozie? Czy to Radowid V tam był? Ło kur! Może powinniśmy wracać. Nie uśmiecha mi się umierać na tym zapomnianym przez bogów odludziu, przez moją ukochaną siostrzyczkę Deidre. Zamilcz, Merwin. To tylko wilki. Wilki, które nie boją się zaatakować oświetlonego ogniskami obozu. Wybaczcie, pani, ale jeśli to są tylko wilki, to ja jestem elfią tancereczką. Pytał cię ktoś o zdanie, panie Brinks? Nie? To zacznijcie wreszcie robić to, za co wam płacą. A swoje wątpliwe opinie raczcie zachować dla siebie. Gdyby wasi chłopcy stali na warcie, zamiast cięgiem grać w kości i chlać gorzałe, nic by się nie stało. A teraz sprzątnijcie to ciało, bo mi namiot zaśmierdnie. Mogę spytać, co się stało? Wilki zagryzły chłopaka w samym środku obozu. Najnormalniejsza rzecz w świecie. Przecie każdy wie, że wilk, taka jego mać z ogniem, jest za pan brat. Dość już tego, Brinks. Kim jesteście, panie? Brinks. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Książę Merwin Ademain z Art Carraig. Dobrze się składa, że w końcu zdecydowaliście się pofatygować. Czekamy na waszą odpowiedź już pół dnia. Odpowiedź w sprawie? Spokojnie, Wiedźminie, wszystko ci wyjaśnię. O. Jestem Sabrina Glevisig, czarodziejka. Zapraszam do mojego namiotu. Merwinie, nie masz nic przeciwko, żebym zajęła się tą sprawą? Nie, ale chcę o wszystkim wiedzieć. Rozmowa będzie musiała poczekać. Wilki nadchodzą. Do broni! Do broni, ja nie pamiętam, jak tu się walczyło. Oczywiście tutaj czarodziejkę kojarzę, tego majstra tutaj niestety średnio. Ja, stop! Jak tu się robiło? Ręcznie? Styl grupowy C. Dobra. Jest katastrofa, jak tu się używało kurwa znaków. Dobra, ciach, jeden wilk, ciach, drugi wilk. Dobra, tego gościa tutaj nie kojarzę kompletnie, kto to jest. Przywódca stada. A czemu się na mnie rzucasz, gagatku? Czemu na mnie, biednego Erysia? Dobra, bo ja tak średnio z tym życiem widzę, ekwipunek. Co my tu mamy? Jaskółeczkę. Jak to się piło? Prawy przycisk myszy, dziabnijmy sobie na drugą nóżkę. Tego krasnoluda, jak on tam miał. Briges, coś takiego. Oczywiście też kojarzę. Są to postacie z książek. Natomiast tak kojarzę piąte przez dziesiąte, bo niestety jestem wzrokowcem, jeżeli no tak średnio z zapamiętywaniem czegokolwiek, co już wielokrotnie wam mówiłem w odcinkach. Jeżeli jest jakieś imię do zapamiętania i ktoś się ze mną wita, to Neandertalczyk. Dobra, zadanie uaktualnione, wilczyca. I co teraz mamy zrobić? Jak tu się w ogóle zadanie odpalało? Już kompletnie tego nie pamiętam. Bohater, mapa, ekwipunek, dziennik. To tu było zadanie, wilczyca.
Udało mi się zabić wilki, które zaatakowały obozujących pod Kaer Morhen. Powinienem porozmawiać z przybyszami, a potem z wiedźminami i poznać powody niespodziewanej wizyty. No dobra, to tak zróbmy. I za zadanie mam z kim pogadać, bo tu z kimś tam muszę pogadać, ale... Aha, zaznaczyło mi się na mapie, widzę. Ale to z kimś tu muszę pogadać. Nie no, z tym czarodziejką miałem, dobra. To zaraz znajdziemy sobie tą czarodziejkę, zobaczmy czy możemy pogadać z... Mam już dość tej suki. O, czarodziejki. Ich akurat wszyscy mają dość. Kwatermistrz. Witaj! Witam serdecznie. Jak interesy? Jak interesy? Jakie interesy, wiedźminie? Ja dbam o wyposażenie dla chłopaków, nie prowadzę obwoźnego kramu. Owszem, można u mnie kupić to i owo, ale to zbędny albo wysłużony sprzęt. Z demobilu, że tak powiem. Wysłużony sprzęt. Długą drogę macie za sobą. Długą i bynajmniej nie usłaną różami. No, raz pod Banart zdarzyło mi się spieprzać przed wrogiem przez ukwiecone pole, ale to były maki. Banart to oczywiście szkoła czarodziei dla mężczyzn, o ile dobrze kojarzę. Z kim walczyliście? Dobrze się służy pod Bringesem. Dobrze się służy pod Bringsem? Dobry dowódca, zły pracodawca. W szlacheckiej służbie zawsze są kłopoty. Tyle dobrze, że dla odmiany patron jest wypłacalny. A czarodziejka? Nie mieszam się w sprawy czarodziejów, bo są chytrzy i skorzy do gniewu. Dobra, pokaż jakie tam towary masz. Na zapleczu. Ja trochę sianka mam, to znaczy 500 golda. Tylko czy my tu będziemy musieli coś kupić lepszego? Wiedźmiński miecz stalowy. Na pewno nie mamy miecza srebrnego, co jest dość dziwne, bo przecież do jasny ciasny jesteśmy wiedźminem. Może ten miał diamentowy, tak kupmy tak w razie W, bo jednak gramy na tym najwyższym poziomie. Może ten kamień szlifierski. Coś mu odsprzedać mogę? Mogę ci to sprzedać, wariacik. A co nie, jak tak? Podniosłem z waszego martwego komrata. Jeszcze biznes na ten zrobiłem. No, jak dla mnie szef. Myślałem przez chwilę, że ten. Że wczytałem gierkę przypadkiem. Najemnik. No tu sobie chrapy, dobra, wieśniak. Okej, okay, jak ja. Brigston. Też niewiele wie. Do pani Sabriny. To ona tu wszystkim trzęsie. Taka jej maś. Pies trącał szlachcica i jego wiedźmy. Mam już dość tej suki. Tyle już słyszałem. Mam już dość tej suki. Okej, okay, czas z Bringsem porozmawiać. Powitać! Jestem Merton Brings, dowódca tej żałosnej bandy. Geralt z Rivi. No to jak będzie, Geralt? Co jak będzie? Dogadacie się z szacowną Glevisig, niech wredną sucz pchły oblezą, czy będziemy musieli walczyć? Wierz mi, Merton, wolałbyś, żebyśmy nie musieli walczyć. Pewnie, żebym wolał. Wiem, na co was stać. Widziałem kiedyś wiedźmina przy robocie. Ale to nic nie zmienia. Mamy kontrakt, a kontrakt rzecz święta. To jak będzie? Jeszcze nie wiem. Pogadajmy. Niech będzie. Wybacz, że strawą nie poczęstujemy, ale przez te wilki polować się nie da i krucho u nas zjadłem. A krasnolud zjeść lubi, ale mamy pokerka. A jak jest pokerek? Wstyd by było nie zagrać, prawda? Jedną partyjkę. Także obstawiamy 110 i lecimy! Już zapomniałem, jak się gra w pokera, ale już mi po prostu serce zaczęło szybko bić. 1, 2, 3, 4, 5. Ile tam? 3 szósteczki, 2 dwójeczki, 2 jedyneczki? O gościu. Dobra, mamy trójeczkę szóstek i parę dwójek. On ma trójkę trójek i parę piątek. Także czwórką mnie przebije. I tutaj jest taki... Tutaj jest taki... Takie pytanie, czy my zamierzamy ryzykować. Bo możemy wziąć tą jedynkę jeszcze raz, rzucić te dwie jedynki i spróbować wylosować szóstkę. Szansa jest na to jakieś 17% razy 2. No, mała.
Ale jak on wylosuje, to wygra, tak? Wylosuje piątkę, to wygra. Nawet jeżeli wylosuje trójkę, to wygra. Ciężkie pytanie, więc wydaje mi się, że odpuszczamy. 17% razy 2 to dość mała szansa na to, żeby zwyciężyć. No i tyle. Wszystko jest nasze. 220 goldzika, szybka giereczka. Dopaminka do mózgu załadowana i to mi się podoba. Jak się udało trafić Jak udało wam się trafić do Kaer Morhen? To dobre pytanie. Szliśmy po śladach dziewczyny. To zasługa Reyma. Jest najlepszym zwiadowcą, jakiego znam. Potrafi wytropić rybę w strumieniu. Cóż, dziewczynę rzeczywiście wytropił. Dziewczyna. Geralt! Jaką dziewczynę? O co chodzi? Co sądzisz o tej dziewczynie, Deidre? Jak dla mnie to zachuda. Deidre. Nie ma za co złapać. I w co klepnąć. I w co... Znaczy się, nie jest w krasnoludzkim typie. Dokładnie. Ale psami bym nie poszczuł, jakby się do wyrka pchała. Dobra, Magik, ale słuchaj, bo my tu jeszcze nie skończyliśmy rozmowę. Rozmowy. Deidre. Skądś kojarzy to imię Deidre? Wydaje mi się, że gdzieś je już słyszałem, ale jakbym tak teraz sobie z głowy miał przypomnieć, to nie. Może jakbym poznał głębszy kontekst, to gdzieś tam moje szare komórki zadziałały. Jak to jest z tym waszym kontraktem? Ano jest tak, że jak Merwin każe nam walczyć, to nie będziemy mieli wyboru. Płaci regularnie, bez opóźnień. Mam związane ręce. Czyli to szlachcic jest dowódcą? Teoretycznie tak. A praktycznie? Powiem tak. Sabrina Glevisig przerywa przemowy króla Henselta, waląc pięścią w stół, nakazując, by się zamknął i słuchał. Co na to, Henselt? Słucha. Babsko potrafi być nieprzyjemne. Merwin zaś pochodzi z Cairngorn. Na dwór Henselta przybył stosunkowo niedawno. Nie jemu mierzyć się z wiedźmą. A komu? Na wiedźmę najlepszy jest wiedźmin. Czyli Hendożonko. Elegancko. No dobra, to już mi się podoba. Nowy wpis w dzienniku. A chętnie bym sobie zobaczył do tego dziennika. Gdzieś tam nagrywałem gameplay, to tego nie robiłem. Ale tutaj możemy troszeczkę poznać większy kontekst. Kim jest Merton Brinks? Krasnolud, dowódca oddziału najemników, który zapewnia bezpieczeństwo Merwinowi. Dobra, to tyle wiemy. Podkomendni Brinksa są opłacani regularnie. Okej, okay, no to właściwie to w dzienniku mi napisało tyle, co już sam wiedziałem. Żadnego innego kontekstu. Dobra, najemny kusznik. Ejże, czego tu? No tak sobie zwiedzam, chodzę. Dziewko! Myślałeś, że dam się zaciągnąć w krzaki? Niedoczekanie! Ty seksisto, ty! Proszę tak nie mówić, bo monetyzacja na tym kanale pójdzie hup! Czego? Kucharz... Co tu tak cuchnie? Co tu tak cuchnie? Przysmaki cuchną, a co? Mogę sobie zagrać w pokera albo zobaczyć twoje towary. Poka twoje towary. Spirytus na krwi wiwerny. Bardzo dobrej jakości do wytwarzania eliksirów. To możemy sobie chyba kupić. Na pieniądze raczej aktualnie nie narzekam. Spiryt mahakamski. Drogo, drogo, drogo. Jezu, jakby tyle alkohol w rzeczywistości kupował, kosztował, to... Uhuhu. To Skyen by nie miał schizofrenii. Dobra. Merwin, z nim chyba też możemy porozmawiać. Tu mamy jeszcze jakieś szczątki. Nie, temerski żelazny sztylet. O, to zbieram i od razu sprzedaję, a co? Już mi się pojawia tutaj umysł biznesmena. Gdzie tu jest ten kurwa kwatermistrz? Chodź tu. Cyk, cyk i cyk. Tylko dychę? Łe, to nieopłacalny biznes. Te krasnoludy to tylko toporki chyba lubią. Że tak długo, za tak dużo kupują zwiadowca. Z nim też możemy porozmawiać i z wielką chęcią to zrobię. Masz dla mnie chwilę? Chciałem pogadać. Pogadać? Mów, zobaczymy. Jak znaleźliście drogę do Kaer Morhen? Boisz się o bezpieczeństwo twierdzy, co?
Niepotrzebnie. Nie mam zamiaru rozgadywać na lewo i prawo, jak odszukać legendarna Kaer Morhen. Dziękuję. Góry, Wiedźminie, to dla mnie nie pierwszyzna. Droga do Kaer Morhen jest kręta i stroma, ale ja potrafię chodzić po górach. Co to jest, kurwa? Bo ja, Wiedźminie, w tych górach się wychowałem. Jesteś z Dol Blatana? Blisko, ale niecelnie. Walczyłem pod Dol Blatana, ale pochodzę z innego miejsca. Góry Sine, jakie nazywacie, są moim domem. Jesteś wolnym elfem. Tak, jestem wolnym, Enseed. I żaden dowódca, żaden rozkaz tego nie zmieni. Do zobaczenia. Bardzo lubię swoją drogą Wiedźmina 1. Faktycznie dużo osób mówiło, że jest on taki bardzo podobny do książek. No i z tymi problemami z książek się w rzeczywistości zmierzamy, to znaczy właśnie z ceną neutralności i ile jest w stanie Geralt zapłacić. Przede wszystkim Wiedźminie 1, ale zgaduję, że w tej przygodzie również, skoro tak się nazywa przygoda. Dobra, porozmawiajmy sobie z Mervinem. Dobrze, że zdecydowałeś się w końcu podejść. Umiesz czytać? Umiem. Tak, tak trochę. Przeczytaj zatem ten pergamin. Do moich komesów, wasali i poddanych wolnych. Dalej, dalej. Wszemi wobec oznajmiam, jako Mervin Skeingorn, w naszej pozostaje służbie i miłym nam jest, tedy gniew nasz ściągnie na siebie, kto by mu wstręty czynił. Henselt, król Kedwen. Wystarczy. Zrozumiałeś? Tak, pół na pół. Owszem, chociaż wstręty pisze się inaczej. Doskonale. Widzę, żeś pojętny. Zdajesz sobie zatem sprawę, że jeśli Wiedźmini chcą swobodnie podróżować po Kedwen, to wstrętów mi czynić nie mogą. Niezależnie od tego, jak to się pisze. Nie zauważyłem, by ktoś owe wstręty czynił. Na razie nie. Ale to się może zmienić. Moja cierpliwość ma swoje granice. Chciałem o coś zapytać. Hmm? O, to już wie. To już widzę, kogo tu będziemy bili. Mogę spytać, co cię sprowadza do Kaer Morhen? Panie, słuchaj. Mogę zadać osobiste pytanie ci, wale, wariacie. Pytaj. Co cię łączy z Sabriną Glevisig? Wzajemny szacunek. Tak, to widać. Mogę spytać, co cię sprowadza do Kaer Morhen, panie? Moja siostra Deidre jest ode mnie starsza, a w Kedwen dziedziczy najstarszy potomek, bez względu na płeć. Ojciec świętej pamięci książę Keingorn zmarł na syfilis 2 tygodnie temu. Zatem Deidre jest teraz księżną Keingorn. Byłaby, gdyby nie klątwa. Pretendent do tronu książęcego Keingorn musi spełnić jeszcze 2 warunki. Keingorn jest księstwem wasalnym Kedwen. Od lat książęta północy klękają przed tronem w Ardkareik, na którym obecnie zasiada król Henselt, który dość wyraźnie opowiedział się w kwestii przeklętych księżniczek. Domyślam się. A drugi warunek? Znasz historię Keingorn, Wiedźminie? Niedokładnie. Mamy taki zwyczaj, że przed objęciem rządów przyszły władca musi spędzić cały dzień z prostym ludem. Wykonać kilka prostych robót, wieczorem odprawić modły w świątyni Freyni. Brzmi rozsądnie. Problem w tym, że moja siostra dała się ludziom we znaki. Być może udałoby się jej przekupić kilka osób, ale kapłanki Freyni nie zaakceptują jej nigdy. Rozumiem. Żeby wszystko było jasne, chcę, by Deidre zrzekła się praw do tytułu księżnej oraz by dla swego dobra zgodziła się pomóc pani Glevisig. Okej. Czyli o to chodzi. Tylko nie mam pojęcia, jak my tu mamy pomóc. Krewę to Bóg taki. Nagrywałem kiedyś odcinek o religiach, wiem, dobra. Czyli pozostaje jedyne co to porozmawiać z tą czarodziejką, także udajmy się do namiotu. Witam w namiocie pani Sabriny. Uprzedzę pytanie. To iluzja. Wszystko? O, właśnie chciałem tak powiedzieć. Ale to jest, mój drogi, iluzja pierwszej klasy. Właściwie niewiele się różni od rzeczywistości. Nie wnikam. I słusznie. Zgaduję, że wracasz na zimowanie do Kaer Morhen. Dobrze zgadujesz. Jednak zakończmy zgadywanki i przejdźmy do rzeczy. Dziękuję za pomoc z wilkami. Nie ma sprawy. Słyszałeś o przekleństwie Czarnego Słońca, Wiedźminie? Aha. Przekleństwo obłąkanego maga Eltibalda. To on rozpętał tę hecę, w wyniku której zamordowano lub uwięziono w wieżach kilkadziesiąt dziewcząt z wielkich rodów. Eltibald nie był szalony, a faktu, że dziewczyny nie są normalne, nie sposób podważyć.
Szaleństwo, normalność, ogólnowojskowe chędożenie. Bądź konkretna. Były sekcje. Mutacje, którym poddawano Wiedźminów, to mały higieniczny zabieg w porównaniu do przekleństwa Czarnego Słońca. Wewnątrz czaszki i rdzenia była jakaś czerwona gąbka. Organy przemieszane? Niektórych w ogóle brak. Wszystko pokryte ruchliwymi rzęskami, sino-różowymi strzępkami. Co ty na to? Nic. Widziałem ludzi mających zamiast rąk orle szpony. Zamiast oczu wilcze ślepia. Dodatkowe stawy. Wszystko to były efekty waszego babrania się w magii. Poza tym to żaden dowód. Ale zbaczamy z tematu. Co tu robisz? W Kaer Morhen przebywa dziewczyna dotknięta przekleństwem Czarnego Słońca. Księżniczka Deidre Ademain, starsza siostra obecnego Dunedina. Co ja mam z tym wspólnego? Nie udawaj głupiego. Ta dziewczyna stanowi poważne zagrożenie, także dla was. Wydajcie ją mnie, a nikomu nie stanie się krzywda. Zobaczymy. Zajebiście mi się podoba ta przygoda, Jezu Chryste. Sabrino, chciałem z tobą porozmawiać. Dawno się tak nie zaczęło. Oczywiście, Merwinie, ale nie w tej żeby chwili. Żeby zagrać w gierkę. Muszę jeszcze ustalić kilka spraw z obecnym tu Geraltem z Rivii. Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Nie, porozmawiamy później. Cóż, w takim razie oddalę się. Jakie lagę słabo. Oddal się. Szefito przyszedł. Dobra, młody chłopak. Ściągaj gacie. Nieważne. Dobra, witrze, ale... nieznana roślina, nieznane zioło, nie mogę tego zbierać. A, nie mamy wystarczająco dużo tam umiejętności. Co tu się kurde dzieje? Taka skóra, nietoperze? Gdzie my jesteśmy? Wuhan? Sabrina, chyba z nią za zadanie mamy jeszcze porozmawiać. Witrze Aloes. To mogę sobie ukraść, a co nie, jak tak? Cyk, bierzemy. Nie wiadomo, co się kiedy nie przyda. Wiedźminie? Sporo rozmowy, ale też można kupić coś. Wow! Kamień runiczny wodo. Zwiększa szanse na trafienie, zadawane obrażenia, a czasowo wypełnia. No tak, zapomniałem, że tutaj kamienie runiczne troszeczkę inaczej działają niż w takim Wiedźminie 3. No i tak ponadto to chyba nic ciekawego. Ten kwas też nic, to składniki, które możemy sobie pozbierać. Wiedźminie? Pogadajmy z nią zatem, ja się zamykam i porozmawiajmy. Chcę wszystkie opcje dialogowe, wszystkie wybrać, jakie są tylko możliwe, poboczne, niepoboczne, chcę wszystko porobić w tej przygodzie, bo mi się potwornie podoba i mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić, chociaż dawno nie nagrywałem odcinka, więc mogę być trochę drewniany. Rozmawialiście już z Wiedźminami? Kto jest Rozmawialiście już z Wiedźminami? Papko? Kto jest na zamku? Merwin rozmawiał z dwoma. Może jest jeszcze ktoś, nie wiem. Nie wpuścili go. To akurat nie powinno cię dziwić. Nie lubimy gości. Nas będziecie musieli polubić. Czy to wam się podoba? Ale mnie wkurwia. Merwin ma list żelazny od króla Henselta. Przeczytaj i powiedz Wiedźminom, żeby szykowali się na przyjęcie gości. Bardzo dobra tutaj aktorka została wybrana. Najchętniej bym jej z łokcia przywalił. Co zamierzasz zrobić z Deidre? Sprawdzić, czy klątwę da się zdjąć, zbadać zjawisko i ostatecznie zakończyć sprawę przekleństwa Czarnego Słońca. Wbrew temu, co myślisz, zamierzam złożyć jej propozycję. Jeśli wykaże chęć pomocy, mi też będzie łatwiej. A jeśli nie wykaże? Zmuszę ją. Tak, Geralt. W imię sprawy wyższej nie cofnę się przed niczym, ponieważ dzięki temu będzie można ocalić setki, może nawet tysiące. Możesz mi nie wierzyć, ale takich dziewcząt jest więcej. Niektóre sprawują rządy. Krwawe rządy. Mam dostarczyć raport do kapituły czarodziejów. Pierwszy rzetelny raport z konkretnymi wynikami. Muszę zbadać dziewczynę i zrobię to. I nic mnie nie powstrzyma. Jesteś pewna, że nic cię nie powstrzyma? Nie groź mi, Wiedźminie. Stoi za mną cała potęga Kedwen. Król Henselt je mi z ręki. Nie odważycie się. Zobaczymy. Wiedźminie? Aha, ja wiem, że Wiedźmin 2 i 3 powstał, także nikt nie zginie. Wesemir sobie będzie hycał po całym Kaer Morhen, także mogę sobie kozaczyć. Taka mała ciekawostka odnośnie... A to może sobie zostawię, jak będziemy gdzieś tam podróżować i zabijać wilki, to sobie opowiem o niej. Tylko żebym nie zapomniał, bo ja mam czasem czerep z żelka.
Jakie masz dowody na to, że dziewczyna jest faktycznie przeklęta? Bo dotychczasowe mnie nie przekonują. No, jest tego trochę. U wszystkich dziewczynek urodzonych po zaćmieniu stwierdzono wręcz niepoczytalną skłonność do okrucieństwa, agresji, gwałtownych wybuchów gniewu, a także wybujały temperament. U każdej baby można stwierdzić coś takiego. Daruj sobie złośliwości. To nie wszystko. Dziewczynki, które były poza zasięgiem czarodziejów, dość szybko pokazały, co potrafią. Topiły we krwi całe krainy. Tortury, egzekucje. Daruj sobie, Sabrino. Gdyby okrucieństwa władców dało się wytłumaczyć klątwą, świat byłby prosty i piękny. Masz coś konkretnego, czy nie? Mam. Wysłuchaj mnie i postaraj się nie przerywać. Deidre ma aurę magiczną. Z tego, co wiem, aurę ma każdy. Nie przerywaj. To nie jest zwyczajna aura. W jej obecności energia magiczna, którą wykorzystujemy do rzucania zaklęć, zanika. Dokładnie rzecz biorąc, wraca do swojej pierwotnej formy, czyli jednego z żywiołów. Słowem, nie da się przy niej czarować. Nie muszę mówić, że dotyczy to też twoich wiedźmińskich znaków. Rozumiem teraz, po co ci wszyscy wojacy. Poza tym kontroluję zwierzęta. Druidzi też. Pod wpływem magii druidycznej zwierzęta nie stają się spragnionymi krwi potworami, pozbawionymi podstawowych instynktów. Widziałeś wilki? Nie boją się, nie zwracają uwagi na ogień, ból, byle zabić. No, powiedziała laska, która za sobą ma cały stół tortur i turbo dużo krwi. Musisz się bardzo nudzić w tej dziczy. Cóż, faktycznie okolica nie dostarcza nadmiaru rozrywki dla cywilizowanego człowieka. Mój iluzoryczny chłopiec nie bawi mnie już tak jak dawniej. Może chłopcy Brixa z Robin Teatrzyk na pewno będzie wesoło, zatem pora wyjechać. Jesteś pewien, że na dworze Henselta nie brakuje cywilizowanych rozrywek? Pewien? Zatem pora wyjechać. A jestem. Jestem pewien, że na dworze Henselta nie brakuje cywilizowanych rozrywek. Nie licz na to, Wiedźminie. Nie zrezygnuję. Myślałem, że to cikły. Warto było spróbować. Wiedźminie? Dobra. No to tyle w sumie. Do zobaczenia. Wkrótce. Rozumiem, że teraz za zadanie mamy się udać do... Kermorem. Przekleństwo Czarnego Słońca. Głosariusz. A gdzie ja to znajdę tutaj w tych ustawieniach? Mapa? Nie. Świat, Temeria, Dolina Kermoren. Nowa mapa. Okej. Okay. Stara kopalnia, to mi się podoba, brud. To mam w pokoju. Przekleństwo Czarnego Słońca. Po świecie krążącym również o... Dobra, to sobie możecie przeczytać, jeżeli bardzo chcecie. Myślę, że też opowiem wam nieco o tym przekleństwie w trakcie rozgrywki i powiem kilka ciekawostek, bo kilka mam... Idź pogadaj z wiedźminami. Przekonaj ich do moich racji. Jestem profesjonalistką. Wiem, jak zająć się dziewczyną. Poza tym potrafię się odwdzięczyć. To akurat nie wątpię. Stracić papko Wesemira dla... na samicy? Nie. Nie, tak to my się bawić nie będziemy. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz na mapę. Nie, zobaczmy sobie na dziennik, gdzie jest dziennik. I chciałbym zaznaczyć sobie zadanie. No właśnie, czas porozmawiać z Wesemirem. I teraz będziemy pewnie musieli udać się w dość daleką podróż, także myślę, że to będzie całkiem spoko moment, żeby sobie delikatnie porozmawiać. A ten kto? Zwiadowca? A czekaj, jak tu się mapa odpalała? Już nic nie pamiętam. A mogę ustawić tutaj, zmienić sterowanie normalnie, żebym miał jakoś inaczej mapę? No nie można. Dobra, trudno. O! Psst! Mistrzu Geralt! O co chodzi? Tylko dwa słówka mam do was, ale nie mówcie pani Sabrinie, że was zaczepiłam. Nie powiem. O co chodzi? Mistrzu, nie brońcie tej dziewki, co ją w zamku trzymacie. Ona nie warta waszego starania. Ja jej z całego serca nienawidzę. 2 roki temu będzie, jak przejeżdżała przez moją wioskę razem ze swoim pocztem. Mój tatko był karczmarzem, przyjął jaśnie państwa w swojej gospodzie. Nie wiem, czy jej czym uchybił, czy kaprys taki po prostu miała, ale na moich i matki łoczach zamęczyła tatkę na śmierć. Powoli i okrutnie. Niech będzie na wieki przeklęta.
Nikt nie próbował jej powstrzymać? Toć to księżniczka. Miała ze sobą poczet zbrojnych i sama przy mieczu chodziła. Nic nie mogliśmy zrobić. Proszę was, wydajcie dziewkę pani Sabrinie. Ona jej za wszystkie krzywdy odpłaci. Muszę najpierw porozmawiać z pozostałymi wiedźminami. Okej, robi się ciekawie. Dziewka. No teraz stała. Dobra. Wcześniej chciałem z nią porozmawiać, to oczywiście nie mogliśmy. No dobra, Kaer Morhen oczywiście znamy. Znamy bardzo dobrze Kaer Morhen z Wiedźmina 3. Sporo razy gdzieś tu byłem, chociaż chyba jest to najmniej odwiedzana mapa przeze mnie. Chociaż może najmniej odwiedzaną mapą to będzie ta... ten świat tysiąca baśni. Chyba tak to się nazywało. To co chciałem powiedzieć o tej klątwie Czarnego Słońca, to... to, że faktycznie taka klątwa istnieje, ale nowość, ale żebym powiedział. I to, że jest takie bóstwo, ono się chyba nazywało, o ile dobrze pamiętam, Lilith. I ta Lilith właśnie, jak się tam, ileś tam tych klątw, ileś tam władczyń z tymi klątwami zasiądzie na tronie, to podobno taka Lilith miała wtedy stąpić na ziemię i generalnie rozdupcyć świat. O czym więcej, tak jak powiedziałem wcześniej, mówiłem wam w odcinku z religiami, o ile się nie mylę. Na pewno się nie mylę. Dobra, skąd my mamy dwa miecze? Czekaj, przed chwilą mieliśmy jeden w ogóle. A tutaj jest drugi miecz. A jeszcze jeden mogę mieć z zapasem. Okej. Dobra, czy są to wilki jakie? Którym mieczem walczymy? Nie wiem. Ale coś tam chyba go bije. Dość wolno, ale niech będzie. Dobra, gites. Czy my jakoś koniecznie musimy zbierać tutaj przedmioty? Nie, chyba nie. A to co to jest? Co to za kaktus w Kaer Morhen? Cholera jasna. Wilki pozbierajmy, nie wiem. Zrobimy z niego kotleta. Nie wiem po co mam to zbierać, ale... ale zróbmy to. Teraz mi się przypomniało, że w ogóle z mieczem się chyba szybciej biegało. Lambercik! Nie no, Lambercika? Nie no, tak to być nie będzie. Kurde, ale ciechałem dość mocno te wilki. Ty, bo się wywalę zaraz. Puść! Czekaj, jak tu odwrócić kamerę? Zaspadnę! Jak... nie umiem. A! Puszczaj, kurwa! Lambert! O. Witaj, wilku. Czołem, Lambert. Kto jeszcze zimuje? Wesemir i Eskel. No i mamy gości. Wiem, byłem w obozie. Co tu robisz? Pilnuję, żeby nie kręcili się po Kaer Morhen. Goście próbowali wejść do Kaer Morhen? Pojawił się jakiś nadęty paniczyk z krasnoludzką obstawą. Nie muszę mówić, że ich nie puściłem. Mam żelazny list od króla Henselta. Wiesz, że mają list żelazny od króla Henselta? Nie interesuje mnie to. Tu jest Kaer Morhen. Tu królewskie dekrety nic nie znaczą. Mam nadzieję, że mu tego nie powiedziałeś. Nie zdążyłem. Zaatakowały archespory, namnożyło się ich przez lato. Wiesz, że rosną na trupach zamordowanych? Coś musiało przynieść zarodniki do doliny i teraz wszędzie ich pełno. W każdym razie krasnoludy ewakuowały szlachcica. Od tamtej pory jest spokojnie. Ciekawe. O, faktycznie archepostory. Cholera, nienawidzę ich. Dobra, weźmy sobie ekwipunek, wypijmy sobie coś porządnego. Niech będzie ta jaskółka. Ona tam chyba trochę działała, nie? 2 godziny to spoko, na taką podróż po dziczy tutaj. Niby Kaer Morhen, ale potworów więcej niż w samym tym. W samej Temerii. Oj, coś mi się wydaje, że to nie jest prawidłowy styl, bo coś wolno mu te HP schodzi. Albo ja po prostu absolutnie tragiczne atrybuty wybrałem. Przecież ja mu kurwa nic nie robię. Ty, mocny gagatek. Stop. No nie gadaj. A Lambert co robi? A walczy kurwa z innym. Nie no, katastrofa. Zwiększenie energii. A co ja mu niby zrobię Ardem? Dobra, czekaj, bo tu się trzeba zaopatrzyć.
Najlepiej, żeby mi Lambertka nie zabili, bo będzie katastrofa. Ale pozwólmy mu tam, popatrzmy. Technika z lewej, złe uderzenie. Słaby obrót, brak uniku. Lambert, Lambert. Opowiedzi ci fraszkę. No dobra, to ja se postoję. Niech się tam Lambercik męczy. Tu sobie pozbieramy. Cyk. Cyk, dobra. Udało się. Powinienem porozmawiać z Eskerem i Wesemilkiem, dobra. Z Lambercikiem jeszcze z dwa słowa zamienić? Możemy, czy nie bardzo? Coś ma do powiedzenia jeszcze? Dzięki, wilku. Okay. Oczywiście dałbym sobie radę, ale... Nie ma sprawy. Wilku? Podobno na zamku jest dziewczyna. Tak, to sprawa Eskela. Samica. Powinieneś z nim pogadać. Co Eskel ma z tym wspólnego? Deidre twierdzi, że jest z nim związana przeznaczeniem, a Eskel zamiast się nią zająć, poszedł oczyścić pobliską kopalnię z potworów. A Wesemir? Siedzi z dziewczyną na dziedzińcu. Okej. Bywaj. Czyli nawet przy okazji tutaj wykonywania misji głównej, będziemy mogli zajrzeć do tej kopalni, do której chciałem bardzo, ale to bardzo zajrzeć. Na pewno chciałbym do kopalni Krąg Żywiołów. Do kopalni coś jeszcze tu było? Nie ma nic więcej zaznaczone na mapie, no to chyba udamy się wpierw do kopalni, nie wiem. Tak, taką mam ochotę się udać do kopalni. Nie wiem, czy wam nie skipnę tej drogi, bo to w sumie nie mam o czym opowiadać. Ewentualnie możemy pogadać troszeczkę o mnie. Nie, inaczej zacznę. Możliwe, że to tło, które widzicie, jest ostatnim. Ostatni raz widzicie to tło. Wyprowadzam się, jestem w trakcie szukania tak zwanego nowego domu. Także możliwe, że będzie jakaś przerwa na kanale. Zresztą te odcinki teraz też nie pojawiają się jakieś mega regularnie. Czasem robię sobie przerwy. Ze względu na to, że po prostu dużo rzeczy jest do ogarnięcia gdzieś tam poza internetowych. Nie wiem, czy plan jest taki, żeby się wyprowadzić jak najszybciej, ale jestem w trakcie szukania jeszcze domu. Kilka gdzieś tam znalazłem i no i właściwie to czekam na akceptację ze strony właścicieli, bo oni tam często tak gadają, a później się okazuje, że ktoś mi sprząta mieszkanie sprzed nosa. Takie buciory. Ale zobaczymy, teraz wydaje się chyba, że znalazłem odpowiednie, zobaczymy. Miejsce mocy, odpowiedź rytuał magii. Okej, co mi to dawało? Natężenie znaku zwiększono 100%. To sporo. Czy my z tymi archepostorami chcemy walczyć? Chyba nie. Czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku? Chyba nie. Chyba tak. Proszę bardzo. A to co to jest tu zaznaczone? Miejsce mocy, dobra. Można się tu było jakoś szybko podróżować? Jakoś użyć szybkiej podróży? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że wszędzie gdzieś tam, jak ogrywaliśmy sobie Wiedźmina 1, to gdzieś tam wszędzie chodziliśmy z buta, więc chyba nie można za bardzo. Wyprowadzka też oznacza lepszy internet, a to też z kolei oznacza oczywiście więcej materiałów na kanale, bo takim dużym czynnikiem był zawsze internet, który nie pozwalał mi na regularne i szybkie uploadowanie i pobieranie filmów, jakichś przebitek i tak dalej. Ognisko to może nie, chodźmy bezpośrednio do tej jaskini. A to też z kolei oznacza szybki internet, że całkiem możliwe, że niedługo pojawią się na kanale albo na Twitchu streamy. Chciałbym je robić regularnie, zawsze lubiłem robić streamy. Witaj, Eskel. Przyszedłem pogadać o Deidre. Dobrze, ale najpierw zajmijmy się kikimorami. Trzeba zniszczyć kokony, najlepiej Ardem. O. W jaskini jest ciemno, weź ze sobą koniecznie kota. Po co mi kot? Nie mam eliksirów? No nie wiem, chyba kota nie mam. Poczekaj, magik. Z kikimorami ostatecznie w jaskini walczyłem godzinę, aż do momentu, kiedy zaglądałem w internet i okazało się, że wcale z kikimorami nie trzeba walczyć. A to, co powinienem zrobić, to zniszczyć ich kokony. Sama ta walka była naprawdę nudna, więc po prostu wam ją pominę. Do wyczyszczenia były 3 pomieszczenia w jaskini i po każdym wyczyszczonym pomieszczeniu Geralt odpoczywał i wtedy prowadził dialog z Eskelem. Samych walk pokazywać wam nie będę, bo to bieganie w kółko i rzucanie Arda, ale oczywiście pokażę wam te rozmowy z naszym kompanem. Tak wyglądała pierwsza rozmowa.
po tym, jak wyczyściliśmy pierwsze pomieszczenie. No dobra, pierwsza jaskinia oczyszczona, możemy iść dalej. Może zaczniesz opowieść? To było jakieś 20 lat temu. Jak to pierwsza? Wyciągnąłem ojca Deidre z łap bobołaków. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Może nasłuchałem się za dużo Wesemirowych opowieści o odwiecznym prawie niespodzianki. Każdy wiedźmin się nasłuchał. Kiedy obryzgany bobołaczą krwią, książę powiedział: ocaliłeś mnie, Wiedźminie, jestem twoim dłużnikiem, mów czego żądasz. To jedyne, co mi przyszło do głowy, to sławna kwestia: dasz mi to, co już posiadasz, a o czym nie wiesz. Wrócę do Cain Gorn za 6 lat i sprawdzę, czy przeznaczenie uśmiechnęło się do mnie. Nigdy nie wróciłem do Cain Gorn. Później wybuchła cała ta heca z przekleństwem Czarnego Słońca, ale to już inna historia. Wykończmy te kikimory. Chodźmy, ale mam jeszcze kilka pytań. Po wyczyszczeniu drugiej jaskini znowu przyszedł moment na rozmowę ze Skellem, a ta brzmiała tak. Została jeszcze jedna jaskinia. Zróbmy chwilę przerwy. Co wiesz o przekleństwie Czarnego Słońca? Nie ukrywam, że interesowałem się tą sprawą. Przekupiłem nawet jednego magika, żeby pozwolił mi przeczytać dokumentację sporządzoną dla kapituły czarodziejów. Wynotowałem najważniejsze fakty. Magik. Wynika z nich, że magicy jak zwykle spartaczyli sprawę. Sabrina Glevisik została wybrana, by zbadać księżniczkę Cain Gorn. Panie znienawidziły się od pierwszego wejrzenia. Poszło chyba o jakiegoś mężczyznę? Ech, baby. Później było gorzej. Sabrina stwierdziła, że ma dość dowodów, by uznać Deidre za przeklętego mutanta i rozpocząć prawdziwe badania. Jak się domyślasz, Deidre nie chciała być badana, bądź co bądź była księżniczką. Nakłoniła kilku wojowników z drużyny księcia, by pozbyli się Sabriny. Na Cain-Gornskim zamku rozpętało się piekło. Padło sporo trupów, w tym jakaś kapłanka. Co kapłanka miała do tego? Nic. Z tego co wiem, dostała jej się przez przypadek. W końcu Deidre uciekła z zamku. Rozumiem, że pościg trwał do dzisiaj. Tak. Jak skończymy z kikimorami, dam ci notatki o przekleństwie Czarnego Słońca. A teraz do roboty. Do roboty, do roboty. Ale co, odpocząłem? I po wyczyszczeniu trzeciej jaskini znowu mogłem porozmawiać z Eskelem, a rozmowa brzmiała tak. Załatwione. To jak będzie, Eskel? Co robimy z Deidre? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, Geralt. Rozumiem argumenty Wesemira, ale nie uśmiecha mi się wydanie dziewczyny w łapy wiedźmy. Podejrzewam, że to się dla niej źle skończy. Nikt nie podejmie decyzji za ciebie. Wiem, ale teraz ta sprawa dotyczy także ciebie. Dotyczy wszystkich wiedźminów. Niech ci będzie. Daj te notatki i wynośmy się stąd. Okej. Okay. Muszę zdobyć jak najwięcej informacji o Deirdre i przybyszach. Co tam było jeszcze napisane? Mapa, system, bohater, dziennik. Zadania. Muszę porozmawiać teraz z Wesemirem, no tak. No dobra. To chyba czas udać się do Kaer Morhen. Czy my tam będziemy się udawać z Eskelem i jeszcze jakąś rozmowę przeprowadzimy, czy już bezpośrednio teleport do Kaer Morhen wale? Teleport do Kaer Morhen, bo po drodze po prostu nie działo się nic ciekawego. Witaj, Geralt. Dobrze, że jesteś. Witaj. Jak było na szlaku? Znośnie, bez przełomów. Co tu się dzieje, Wesemirze? Mamy problem. 2 dni temu przybyła tu dziewczyna, księżniczka Cain Gorn. Powiedziała, że ściga ją zawistny brat i zła czarodziejka i że musimy jej bronić. Chyba pomyliła zamki. Tu nie mieszka żaden książę z bajki. Dziewczyna była w nie najlepszej kondycji, głodna, zmarznięta. Nie godziło się jej wyganiać. Poza tym Eskel jakoś dziwnie się zachowywał. Zanim dziewczyna zasnęła, powiedziała jeszcze, że przeznaczeniu nie można uciec. Później Eskel opowiedział mi pewną historię. Okazało się, że jakieś 20 lat temu ocalił życie księcia Cain Gorn. Następnie powołał się na prawo niespodzianki. I, jak to mówią, los się do niego uśmiechnął. Książę faktycznie zapłodnił księżną małżonkę. Ciężko to nazwać uśmiechem losu. Czyli słyszałeś o klątwie? Tak czy siak, w samo południe, w niemal całkowitych ciemnościach, księżna urodziła dziewczynkę. Z tego co wiem, Eskel nie przybył, by zabrać obiecane dziecko.
Od tamtej pory omijał Kaingorn szerokim łukiem. W każdym razie, mamy tu teraz brata Eskelowej Niespodzianki, oddział najemników i czarodziejkę owładniętą pragnieniem zrobienia sekcji na mutantce. Jakby tego było mało, braciszek dostał list żelazny od króla Henselta. Zatem nie możemy ich po prostu przegnać. Co robimy? Pogadaj z Eskelem, to jego niespodzianka. Później zbierzemy się przy brodzie, tam gdzie Lambert pilnuje przejścia, i podejmiemy decyzję. Przemyśl to, wilku. Zależy mi na twojej opinii. Już rozmawialiśmy. W takim razie chodźmy. A co gdyby tak książę nagle po prostu zniknął w lesie? Kto by to znalazł? Chociaż z drugiej strony on tam ma zwiadowców. Musimy wspólnie podjąć decyzję. Rozumiem, że do wyboru będziemy mieli albo oddać księżniczkę w łapy tych gagatków tam, albo tego nie robić. Myślę, że ogramy sobie dwa zakończenia, czemu nie? Pokażę wam, albo przynajmniej pokażę wam, jak będzie wyglądać to drugie zakończenie. Nie wiem jeszcze, jakie wybierzemy, ale wydaje mi się, że już od samego początku, odkąd tylko zobaczyłem i usłyszałem po raz pierwszy czarodziejkę w tamtym obozie, już wiedziałem, czym się będę kierować i jak się będę kierować. Więc pewnie też czeka nas walka z czarodziejką. Może być ciężko, no ale jest jak jest. Wilku? Co myślisz o tym wszystkim? A my nie możemy spotkać Pokażmy czarodziejki? Pokażmy temu paniczykowi i jego wiedźmie, że nie należy grozić wiedźminom. Nazwijmy to lekcją szacunku. Więc jesteś za tym, żebyśmy zaangażowali się w tę sprawę? To oni do nas przyszli. Nie dali nam wyboru. Jeśli im ustąpimy, zachowamy się jak tchórze. Pomyślałeś o tym, jak poczuje się Eskel, jeśli wydamy dziewczynę? Staram się wziąć pod uwagę wszystkie aspekty tej sprawy. Wilku? Ja bym jeszcze poszedł do Kermoren, tak z ciekawości. Chciałem zobaczyć, czy tam nie można z nim porozmawiać. O, to chyba ona. Czyli chyba możemy z nią porozmawiać. Banshee. Okej, okay, nie podoba mi się to wszystko. To może być kluczowe w naszej decyzji. Porozmawianie z nią. Dobra. Nie mogę medytować przez. No nie mogę, ale mogę odpalić to Igni. Czekamy te ognisko Igni. Możemy odpalić ognisko używając Igni. Tylko muszę poczekać, aż mi się odpali te i przemedytujmy chwilę, bo już widzę, że poziom naszej toksyczności jest na... Chciałem znaleźć jakieś fajne porównanie, ale kiedy nagrywam ten materiał, już jest 6 rano, więc już nie mam porównań. Dobra, porozmawiamy. Daidre. Witaj, Geralt. Jestem Daidre. Eskel opowiadał mi o tobie. Ja też słyszałem co nieco na twój temat. Jeśli masz na myśli tę kłamliwą jędzę Glevisig... Spokojnie, Daidre. Nie zamierzam cię oceniać na podstawie plotek. Geralt? Jak udało ci się trafić do Kermoren? Zawsze wiem, gdzie jest Eskel. Wystarczy, że o nim pomyślę. No to chyba w rzeczywistości jest to przeznaczenie. Czego chcesz od Eskela? Potrafisz być miły, nie ma co. Czyli jeżeli wydamy ją, to ona i tak połączy się ze Skelem, tak mi się wydaje. Czyli raczej szedłbym w decyzję, że wydajemy im wojnę. Masz rację, źle to zabrzmiało. Przepraszam. Chcę, żeby przestał uciekać przed swoim przeznaczeniem. I został księciem Kaingorn? Dobrze się czujesz, Daidre? Eskel jest wiedźminem. I co z tego? Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak dziecinnie brzmią te wasze wiedźmińskie morały. Ciągle słyszę, jesteśmy wiedźminami, wiedźmini nie mają uczuć i tym podobne. Mnie nie nabierzesz. Macie uczucia i emocje. Jesteście jak normalni ludzie, tyle że szybsi. Nie wiem, czemu tak usilnie staracie się to ukryć. Czasem lepiej nie walczyć z legendą. Trzeba się dopasować. Być może, ale mnie nie nabierzesz. Daidre, wiesz, czego od ciebie chce Sabrina i twój brat? Czy to nie oczywiste? Sabrina chce posadzić na tronie Kaingorn mojego słodkiego braciszka, który jest jej całkowicie posłuszny, a jako książę Kaingorn będzie miał głos w Radzie Króla Henselta. Nie o to pytałem. No więc dobrze.
Mam być jakoby przeklęta, skażona w łonie matki. Mam być potworem. A jesteś? A skąd mam psiakrę wiedzieć? Jak się skaleczę w palec, krwawię. Krwawię też co miesiąc. Jak się obeżrę, boli mnie brzuch. Jak jestem wesoła, to śpiewam, a jak nienawidzę, to zabijam. Nie wiem, czy jestem potworem. Ale wiem, do czego jest zdolna Sabrina. Ona jest potworem, którego szukasz. Wyjaśnij. Chciałbym usłyszeć twoją wersję. Kiedy Sabrina przybyła na zamek, miałam 19 lat. Byłam wtedy szczęśliwa. Ojciec, który zawsze wolał Merwina, był już stary i schorowany. Przestał mi wadzić. Brat przebywał na dworze króla Henselta. Zresztą dworu jakoś się dogadywałam. No i zakochałam się. Nazywał się Robin. Myślałam nawet nad małżeństwem morganatycznym. Takie tam dziewczyńskie fantazje. Co ma do tego Sabrina? Przyjechała razem z moim bratem. Już wtedy trzymała go na krótkiej smyczy. Obserwowała mnie. Wypytywała służbę, badała sytuację. Drużyna rycerska ojca traktowała mnie jak córkę. Zawsze lubiłam polowania, brałam udział w obławach na bandytów. Potrzebowała dowodu, czegoś spektakularnego, czym mogłaby mnie oczernić. I w swojej niefrasobliwości dałaś jej taki dowód. Postanowiła mnie sprowokować. Uwiodła Robena przy pomocy magii, pomieszało mu się od tego w głowie. Nagle zaczął się panicznie bać zwierząt, w szczególności psów, którymi się opiekował. Chciałam mu pomóc. Wtedy zorientowałam się, że w mojej obecności ciężko jest rzucać czary, a już rzucone z czasem tracą moc. Poszłam do niewielkiej izby nad psiarnią, w której mieszkał Robin. Spotkałam tam Sabrinę. Przyznaję, że byłam gotowa ją rozszarpać, ale nie zdążyłam, bo jędza zwiała. Robin zaślinił się i kwilił jak dziecko. Po godzinie w moim towarzystwie przestał bełkotać. Po dwóch zrozumiał, co mu zrobiła wiedźma. Myślałam, że wszystko jest już w porządku i mogę go zostawić. Chciałam rozprawić się z nią. Poszłam do zamku. Nie wiem, co się stało, ale gdy tylko się oddaliłam, zaklęcie odzyskało moc. Robin zaczął gorączkowo szukać Sabriny. No i w tym amoku wlazł do zagrody z agresywnym psem. Bardzo agresywnym. Przeżył? Tak. Chociaż umysłowo pozostał na poziomie dwulatka, no i bał się zwierząt. Winę za wypadek Sabrina zwaliła na mnie. Przysięgłam sobie wtedy, że kiedyś ją zabiję. Noszę przy sobie ostrze. Na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja. To coś czuję, że będzie ta okazja. Twoje wilki mają wygłodniałe ślepia. Są głodne. Przez tę sukę Sabrinę nie mogę się ruszyć poza mury twierdzy, a one chcą cały czas być przy mnie. Nie mają jak polować. Wydaje się, że lepiej dogadujesz się z wilkami niż z ludźmi. Wychowywała mi od szczenięcia. To moi jedyni przyjaciele. No zazwyczaj te osoby objęte tą klątwą, są izolowane od świata, więc wcale się jakoś nie dziwię. Dobrze. Mogę się rozejrzeć za czymś do jedzenia. Widziałam w okolicy wiwerny, po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko obozowiska. Gdybyś zabił ze trzy i przyniósł mi mięso, odwdzięczę się. Odwdzięczysz się? Mam kamień runiczny, którym można zakląć ostrze miecza. A o czym myślałeś? O niczym. Wrócę niebawem. Geralt? Co jadają twoje wilki? Mięso, wiedźminie. Zwykłych zwierząt nie ma w okolicy, ale mięso wiwerny nada się doskonale. Okay. Pójdę już. Czyli dostaliśmy również side kościka tutaj. Głodny jak wilk. Muszę zdobyć 3 porcje mięsa. No, za dużo psy nie gadają, co ma sens. Pójdę. No dobra, ja bym wykonał, szczerze mówiąc, to zadanie, czemu nie? Udałem się zatem zabić te wiwerny i po chwili wróciłem z mięsem. Po chwili to też mocne słowo, bo zajęło mi to jakieś 2 godziny. Tak długo to trwało, że za oknem zrobiło się już jasno. Czas na ucztę. Chodźcie, pieski. Nie przyjdą do ciebie. Sama je nakarmię. Diebel! Banshee! Macie. A to obiecana Diebel. Runa. Proszę, wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Wiesz, wiedźminie, że księżniczki zwykły nosić majtki z batystu? Skoro tak twierdzisz, bywaj. Nie, normalnie to bym tak wybrał. To jest taka giga czad opcja. Ale wybierzemy sobie tą, no bo mnie zabijecie. Czy to, co mówisz, przystoi księżniczce? Jestem odważna, ale nie aż tak. Możesz wiedzieć o księżniczkach. Ja byłam księżniczką i wiem, że cała przyjemność bycia takową to możność robienia, co się chce. Mam ci powiedzieć wprost, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? Nie! Yeah.
A gdzie? A gdzie, you know? Głodny jak wilk, zadanie wykonane. Powiedz mi o dziewczynie. Opowiedz mi o dziewczynie. A co papko jak może wiedzieć? Jak dla mnie dziewczyna jest trochę dziwna. Nie mówię, że jest potworem, ale... Czym się objawia ta dziwność? Medalion wariuje, kiedy się zbliża. A nawet nie zwróciłem uwagi. I nie mogę uwagi. Złożyć nawet najprostszego A, znaku. A, to tyle to wiemy też. Nie potrafię tego wyjaśnić. Gdzie znajdę Deidre? Siedzi kawałek dalej ze swoimi wilkami. Pójdę z nią pogadać. Dlaczego nie otworzyłeś Kaer Morhen? Nie chcę dotykać zabezpieczeń przy obcych. Możemy spędzić kilka dni na powietrzu. Przynajmniej mam pewność, że nikt nie kręci się po twierdzy. Słusznie. Wilku! Co sądzisz o konflikcie między Deidre a Sabriną i szlachcicem? Nie powinniśmy się w to mieszać. Naszym powołaniem jest obrona ludzi przed bestiami. Poza tym ta sprawa może mieć dla nas tragiczne konsekwencje. Masz na myśli list żelazny z pieczęcią króla Henselta? Dokładnie. Nie możemy sprowokować króla do kolejnej fali prześladowań. To naprawdę śliska sprawa. Rozumiem. Postaram się jeszcze czegoś dowiedzieć. Wilku! Myślę, że czas podjąć tak, decyzję. Tak, najbardziej. Musimy zdecydować, co robimy z Deidre i jej bratem. Eskel chce, żeby każdy się wypowiedział. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa Kaer Morhen i nas samych. Gaz. Jeśli popełnimy błąd, konsekwencje mogą być opłakane. Wszyscy gotowi? Tak, zdecydujmy. Zatem do dzieła. Ja zacznę. Uważam, że nie powinniśmy się do tego mieszać. To znaczy, nie możemy udzielać dłużej schronienia dziewczynie. Powód jest prosty. Jeśli Sabrina doniesie Henseltowi, będziemy musieli przez kilka lat omijać Kedwen szerokim... Lambert. Deidre jest mi obojętna, ale nie podoba mi się, że jakiś szlachetka, władca trzech zamarzniętych pagórków, przyjeżdża tu i żąda posłuszeństwa. Tu jest Kaer Morhen, tu nie obowiązuje królewskie prawo. Uważam, że powinniśmy pogonić stąd czarodziejkę i szlachcica. A ty, Eskel? Jestem rozdarty. Z jednej strony rozumiem Wesemira, z drugiej czuję, że jestem coś winien tej dziewczynie. Czuję jakąś więź. Mój głos nie będzie obiektywny. Najpierw chcę poznać twoją opinię. No my generalnie nie zgadzamy się z Wesemirem, bo uważam, że on jest też związany tym przeznaczeniem. I tak naprawdę nieważne co wybierzemy, to uważam, że no oni się jakoś połączą, że to nie jest tak, że tamta laska zginie. Pewnie pokażę wam wszystkie też zakończenia tutaj, w tym odcinku, czemu by nie. No ale nie zgadzam się z nim, z Wesemirem znaczy, zgadzam się ze Skelem, nie? Nie możemy oddać dziewczyny w łapy czarodziejki. To będzie po prostu podłe. Co w takim razie zrobimy z Sabriną i szlachcicem? Deidre musi zrzec się praw do ziemi. To powinno wystarczyć Merwinowi, a czarodziejka będzie się musiała pogodzić z naszą decyzją. Albo postawię sobie jej śliczną główkę nad kominkiem. Lambert, zachowaj swoje mroczne teksty na później. Spróbujemy to załatwić bez walki. Dobra, spróbujmy. Eskel i ty, Geralt, pójdźcie do naszej księżniczki. My tu zaczekamy. Dobra, decyzja podjęta. Znowu musimy mieć z buta nowy poziom, nowe talenty. Ale to już chyba nas za bardzo nie interesuje. Wątpię, żebyśmy tych talentów dużo dostali. Ile tam? Będę miał tu napisane? Chyba nie. Z tego co pamiętam, to się dostawało jakieś 3 talenty. Ewentualnie może 1 złoty, 1 srebrny i 3 brązowe, ale to i tak zbyt mało, żeby... No. A, ja prowadzę, tak? Dobra. To zdecydowanie zbyt mało, żebym teraz szukał ogniska. Może gdzieś tam jak się po drodze napatoczymy. Napatoczymy. Naprawdę, ja i język polski. Dobra, ale czekaj, z kim mamy pogadać? Z Sabriną czy z tym tutaj? Z Deidre. Co? Musimy iść porozmawiać z Deidre. Kurwa, nie w tą stronę poszedłem. Siemano, Deidre.
To było miłe. Pomożemy ci. Pomożemy ci. Dziękuję. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Jednak musisz pójść do obozu i powiedzieć bratu, że zrzekasz się praw do tronu i majątku. W ten sposób powinniśmy go przekonać. I pozbawić Sabrinę wsparcia. Wysoka cena. Ale chyba nie mam wyboru. W takim razie załatwione. Cieszę się, Deidre. Naprawdę. Okej, okay, i teraz musimy iść do obozu i pomówić z Merwinem, dobra. Czy ekipa idzie za mną, czy ja mam tam... Idzie, dobra. A pierdolec, i z powrotem do obozu. Tak teraz mnie naszło, że w sumie z drugiej strony ona przecież jest magicznie uzdolniona. Ja nie wiem, czy to nie byłoby... Nie byłoby dobre jednak tej... Ale ta czarodziejka, nie, ta czarodziejka na pewno nie. Żeby przekazać ją czarodziejom, nie? Ale może, nie wiem, może się wszystko ułoży. Wydaje mi się, że to jest chyba taka najlepsza decyzja, jaką jestem w stanie podjąć. Mogę też ognisko zapalić. A, pieprzyć to. Dobra, gdzie jest ekipa? To jest dobre pytanie. A, wydaje mi się, że po prostu w środku są obie te postacie. Oboje te postacie? Nie, bez sensu. Nie ma ich tu. Okej. Okay. A to co to w ogóle? Nieznana roślina, jakaś róża. Róża czerwona. Gdzie ja ich... Łooo! Co to za wilki? Musimy iść do obozu i pomówić z Merwinem. A, to są te nasze wilki, dobra. Dobra, wszystko pokojowo się ułoży, nie zabijemy tych krasnoludów, nie zginą niewinne postacie, no kurwa, wydaje się zarąbisty. Zarąbista opcja, nie? Ale czy to tak wszystko pójdzie gładko? Co to za procesja? Zobaczymy. Merwinie, jest sposób, by załatwić sprawę pokojową. By wilk był syty i owca cała. Dobrze. Wysłucham was. Nie zapomnieliście o kimś? Nie. To dotyczy wyłącznie Merwina. Porozmawiamy i z tobą, Sabrino. Później. Merwinie, jestem gotowa zrzec się praw do tronu oraz ziem Kaingorn. Jestem gotowa wyrzec się tytułu księżniczki. Bezwarunkowo? Jest tylko jeden warunek. Zapomnisz o mnie. Przestaniesz mnie ścigać i zabierzesz ze sobą tę wiedźmę. Deidre! Milcz, dziewczyno. Merwinie, nie daj się oszukać. To podstęp. Spiszemy wszystkie dokumenty tu i teraz przy świadkach. Nie będzie żadnych niedomówień. Merwinie, nie słuchaj ich. Pamiętasz, jak skończył Robin? To twoja sprawka, Glevisik. Twoja i twojej magii! Merwinie, każ Brinksowi aresztować Deidre. Tylko wtedy twój tytuł będzie bezpieczny. Inaczej nigdy nie będziesz miał pewności. Zabiję cię, wiedźmo! Nie, no daj spokój, ta kurwa... Ta czarodziejka to jest naprawdę... O, ale się odkasaniło. A, bitwa! Kurwa, jeszcze zanim wyciągnąłem miecz, już mnie zabili. Znaczy zabili prawie, no zadali mi sporo obrażeń. No ale lipa się wydarzyła, nie? Miało być tak pięknie, wyszło kurwa jak zwykle. Miecz stalowy, no cholera jasna, muszę się napić. Muszę sobie cyknąć eliksirek jakiś, na pewno jakąś jaskółeczkę mam. Specjalnie robiłem właśnie na taką okazję. Puść. Co jeszcze mam? Petardę mam jeszcze. Mogę w nich rzucić petardę? Aha, zajebiście. Zajebista petarda w ogóle, warto było robić. Kot, wilcza skóra. Groma możemy też cyknąć. Bez gromika to ciężko, ale też toksyczność jest na dużym poziomie, więc nie wiem, czy chcę to robić. Dobra, to sobie mogę odpocząć, zapis. No gromika byśmy walnęli, bo ten gromik to chyba sporo daje, z tego zapamiętam. Ta... Uniemożliwia parowanie i też zabierze mi HP, ale... Ale myślę, że to ogólnie spoko decyzja. Cyk. Kwatermistrz. Dobra. Ciekawe, czy z kwatermistrzem będziemy mogli coś podnieść. Pewnie nie, tak coś czuję. A ty co jest to? Na pomoc! Na pomoc, to jestem kurwa pomocą, to ich się bój, nie mnie.
Ja dobry chłopak z osiedla. Dobry chłopak z bloków. Dobra. Git. Nie no, raczej chmara wiedźminów powinna sobie poradzić z jakimiś zwykłymi strzawikami. Dobrze, że nie walczymy tam z Sabriną, bo to mogłoby być cięższy kusznik w ogóle. A puść. Uniki. Ała. Dobra. Nie no, czyli bomba. Cyk. O, ale super animacja. Zlagowana. Zajebista. No i gościu. Gangbang. A jeszcze zwiadowca. No i wszystko. Ktoś tu jeszcze zastał? Biegnij za Deidre. Do namiotu. Wiedziałem. A do namiotu. No ja myślałem, że się akurat dobrze skończy. Nie będę ukrywać. No jest jak jest. Książę chyba też nie przeżył, chociaż książę mógł właśnie... Aha, oni wszyscy uciekli do namiotu. Czekaj, to ona użyła teleportu do namiotu? Doigrałeś się, braciszku. Mogłeś być księciem. Będziesz magiczna aura tej laski, ona nie może uciec i użyć... Ona nie umie użyć teleportu. Jest kompletnie szalona. Wiedźminie, pomóż mi. Sabrino, wspomóż mnie magią. Razem ją pokonamy. Nic z tego, braciszku. Magia na mnie nie działa. Geralt, nie chciałam zaatakować Eskela. Przestraszył mnie. To był instynktowny odruch. Ona zaatakowała Poniechaj Eskela? Zemsty na Sabrinie. Wybacz, Eskela? Bratu. Udowodnij wszystkim, że czarodzieje się mylili. Że nie jesteś potworem. A jeśli ci powiem, że nie potrafię wybaczyć? Jeśli powiem, że marzę o zgotowaniu prawdziwej kaźni tej podłej suce? Będzie to równoznaczne z przyznaniem się do winy? W moich oczach będziesz po prostu chorobliwie mściwą smarkulą. Ale nie ja tu jestem sędzią. Geralt, nie bądź głupcem. Nie trzeba mędrca, żeby stwierdzić, że jej kompletnie odbiło. To pewnie efekt postępującej mutacji. To tylko domysły. Wiedźminie, przypominam ci o liście żelaznym od samego króla. Jeśli stanie mi się krzywda, król Henselt każe was zlikwidować. Jesteście jak dzieci, wszyscy. Zmuszacie mnie do podejmowania decyzji za was. Zatem podejmę decyzję. Obie próbujecie wykorzystać nas do swoich planów, ale ty, Deidre, zaatakowałeś Eskela, nie wiadomo, czy przeżyje. Ponadto oszukałaś nas od początku i nie chciałaś pokojowego rozwiązania. Nie no, chciała, wydaje mi się. Po prostu tamta się wpierdzielała w każde zdanie, jakie ona wypowiedziała. Ta magiczka. Sabrina, będziesz musiała odejść i to natychmiastowo. Twoja magia jest bezużyteczna na twoje intrygi. Doprowadziły do tej sytuacji, ale jak powiedziałem, nie jestem sędzią, ani tym bardziej katem. Ja bym najchętniej ją zabił. Odłóż broń, nie chciałeś pokojowego rozwiązania. Sabrino, będziesz musiała odejść i to natychmiast. Twoja magia jest bezużyteczna. To twoje intrygi doprowadziły do tej sytuacji. Ale jak powiedziałem, nie jestem sędzią. Ani tym bardziej katem. Wynoś się. Geralt, oszalałeś? Nie. Daję ci szansę na przeżycie, chociaż nie jestem pewien, czy dobrze robię. Ale... Żadnych ale. Musisz odejść. Źle rozegrałaś tę partię. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Ponadto coś mi mówi, że jeśli odejdziesz, Deidre dogada się z Merwinem. Cóż, chyba rzeczywiście nie mamy wyboru. Idź już. Nienawidzę tych czarodziejek. Nawet nie widziałem, że ona zaatakowała Eskela. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Kiedy się dopadnę. Wątpię. Dam ci ostatnią radę. Jeśli chcesz żyć, dogadaj się z bratem, wróć do Cairngorm i nie wystawiaj nosa z zamku przez kilka miesięcy. Może nawet kilka lat. Łatwo powiedzieć. Merwinie, wybaczysz mi? Zrzeknę się tytułu. Nigdy mi nie zależało na rządach, ale potrzebuję wsparcia. Sama nie dam rady. Wiedźmin udowodnił, że jeszcze wiele musimy się nauczyć. Faktycznie byłem głupcem, słuchając Sabriny. Wybaczam ci, Deidre. I ty mi wybacz. To ja już pójdę. Super zakończenie. Dziecko niespodzianka Eskela, urodzona w cieniu przeznaczenia księżniczka Deidre Ademain, mogła zmienić swój los. Poniechać zemsty, wybaczyć, wykazać się dobrocią i człowieczeństwem.
Walka w obozowisku skończyła się masakrą najemników. To prawda. Czy było warto? Ty, Kratos tam. Czy śmierć Mertona Brinksa i jego najemników to rzeczywiście mniejsze zło? Tego nie wie nikt. Ale jest pewne, że wspólne rządy Merwina i Deidre były najlepszym okresem w historii Kaingor. That's super. Kilka lat później Wielki Kruk przyniósł do Kaer Morhen list noszący pieczęć książąt Kaingorn. Eskel wrzucił go do kominka, nie czytając. O. Nigdy więcej nie rozmawialiśmy o Deidre Ademain. Zajebista. Zajebista przygoda. Wiedźmini nigdy więcej nie rozmawiali o Deidre. Ale każdy pamiętał. Każdy nosił w sercu wspomnienie. Zajebista. Super. Mega mi się podobała ta przygoda. W ogóle mega fajne, że to opowiada Jaskier, że to jest taka, że sobie możemy chwilę pobiegać, dostajemy jakąś nową mapę, jakieś Kaer Morhen. Tu są w ogóle jakieś absurdalne te scenariusze, to znaczy mamy tu... Te scenariusze chyba następne będą jakieś takie, wydaje mi się, krótsze, weselu. W życiu każdego mężczyzny następuje jakiś przełom. Dobra, dla Geralta także taki dzień nadszedł. Dzień, w którym pośród przyjaciół ma złożyć ślub ukochanej kobiecie. Proszę bardzo. No coś super, super. Myślę, że fajnie będzie sobie raz w miesiącu ograć taką jedną przygodę, że to nie będzie problemu i że będziecie się fajnie bawić. Myślę, że będzie w porządku. Dzisiaj troszeczkę już taki zmęczony byłem, bo teraz jest 14, bo poszedłem tam spać na 4 godziny, ale ogólnie już zmęczony byłem, już była 6 rano. Czy 8 nawet, kiedy poszedłem spać. Tyle. Teraz pokażę wam jeszcze alternatywne zakończenie pewnie tego, ale to już wam podsumuję w przyszłości, bo ten odcinek oczywiście będzie montowany. Ja chyba wam dziękuję, ale nie wiem, czy się jeszcze nie pojawię w tamtych zakończeniach jakaś moja kamerka na chwilę reakcja. W każdym razie dzięki wielkie i widzimy się dalej, jeżeli chcecie oglądać. Możecie napisać, co sądzicie o tej serii i czy wam się podoba. I myślę, że to też dobry moment, by pokazać wam dwa inne zakończenia tej historii. Te, co miałem ja oryginalnie, to chyba było najlepsze z nich wszystkich. Drugie zakończenie, jakie możemy mieć w tej przygodzie, pojawi się, jeżeli podczas tego wyboru wybierzemy opcję pierwszą. Obie próbujecie wykorzystać nas do swoich planów, ale ty, Deidre, zaatakowała się Skella. Nie wiadomo, czy przeżyje. Ponadto oszukałaś nas. Od początku nie chciałaś pokojowego rozwiązania. Odłóż broń. Geralt, proszę cię, nie! Jeśli odłożysz broń, to obiecuję, że Sabrina nic ci nie zrobi. Będziesz mogła odejść. Nie potrafię. Dziecko niespodzianka Eskela, urodzona w cieniu przeznaczenia księżniczka Deidre Ademain, mogła zmienić swój los, poniechać zemsty, wybaczyć, wykazać się dobrocią i człowieczeństwem. Nie wykorzystała szansy. Wybrała zemstę i nienawiść. Czy była potworem, czy tylko skrzywdzoną, zaszczytą dziewczyną? Czy rana Eskela to ostrzeżenie rzucone przez los? Czy zwykły przypadek? Tego nie wie nikt. Ale jest pewne, że rządy Merwina Ademaina doprowadziły Kaingorn do ruiny i kompletnej zależności od Kedwen. Wiedźmini nigdy więcej nie rozmawiali o Deidre. Ale każdy pamiętał. Każdy nosił w sercu wspomnienie. A trzecie zakończenie odblokujemy, jeżeli po naradzie z Wiedźminami zdecydujemy się wyrzucić Deidre z naszej wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Zgadzam się z Vesemirem. Musimy zachować neutralność. Geralt. Przykro mi, Eskel, takie jest moje zdanie. Rozumiem. Pójdę jej powiedzieć. Geralt, idź z nim. To może nie być prosta rozmowa. Ja pójdę. Może będzie walka. Lambert, to poważna sprawa. Pójdę ze Skellem. Za jakiś czas was dogonimy.
Deidre! Geralt? Deidre, rozmawialiśmy z Wesemirem i Lambertem. Musisz odejść. Podjęliście decyzję. Spodziewałam się tego, chociaż miałam nadzieję, że... Nie rozumiesz. Deidre, nie możemy narażać Kaer Morhen. I tak nie jesteśmy lubiani, a Henselt to... drażliwy król. Zatem postanowiliście wybrać mniejsze zło. Problem w tym, że dla mnie to nie jest mniejsze zło. Zdradziliście mnie tak jak wszyscy, którym kiedykolwiek ufałam. Jak ojciec, jak Robin. Eskel. Zapłacicie mi za to. Deidre, nie chcemy wydać cię czarodziejce, ale nie możesz zostać w Kaer Morhen. Wysłuchaj mnie, proszę. Nie, Eskel. Już za późno. Dokonaliście swojego wyboru. Teraz poniesiecie konsekwencje. Eskel, uważaj! Co się stało? Potrzebujemy magii leczniczej. Eskel dostał sztyletem w twarz i w podbrzusze. Zostało mu jakieś 15 minut. Zanim odbezpieczę laboratorium, minie co najmniej godzina. Spróbuję sprowadzić Sabrinę. Gdzie jest Deidre? Pocięła Eskela, wezwała archespory i uciekła. Nieźle, jak na dziewczynkę. Co tu się stało? Wyczułam zmianę aury magicznej. Przybyłam najszybciej, jak to było możliwe. Gdzie dziewczyna? Zaatakowała nas i uciekła. Jak mogliście do tego dopuścić? Musimy ją znaleźć. Najpierw trzeba pomóc Eskelowi. Jest poważnie ranny. Mogłabyś wspomóc nas swoją magią? Mogłabym, oczywiście. Ale dlaczego miałabym to robić? Gdybyście posłuchali moich rad, nie doszłoby do tego. Sabrina, proszę, pomóż mu. Dobrze. Ale chcę, byście w zamian zapewnili mnie, że żaden z was nie będzie więcej przeszkadzał w poszukiwaniach. Po tym, co tu się stało, chyba nie macie już wątpliwości. Wystarczy mi wasze słowo, chyba nie żądam wiele w zamian za życie jednego z ostatnich Wiedźminów. Deidre sama podjęła decyzję. Masz moje słowo. Za Eskela nie mogę nic obiecać. To oczywiste. Porozmawiam z nim, jak dojdzie do siebie, a wy? Zgadzam się. Cieszę się, że zmądrzeliście. A teraz zajmijmy się tym biedakiem. Zrobiłam, co mogłam. Za kilka dni będzie jak nowy. Blizna zostanie. Nie jestem w stanie jej usunąć. Dziękuję, Sabrino. To ja dziękuję. I przepraszam. Przyznam, że nie spodziewałem się bezinteresownej pomocy. Nie do końca bezinteresownej. Wyjaśnij. Daliśmy Sabrinie słowo, że nie będziemy się więcej mieszać do tej sprawy. Urodzona pod czarnym słońcem. Deidre Ademain. Jest od tej pory moja. Czy mogę liczyć, że nie będzie między nami więcej sporów? Już mówiliśmy. Eskel? Dobrze, Sabrino. Masz moje słowo. Pani Glevisik, jesteśmy bardzo wdzięczni za jakże bezinteresowną pomoc, ale wzywają nas wiedźmińskie sprawy i nie chcemy zanudzać. Wystarczy. Pojmuję. Bywajcie, wiedźmini. Deidre musiała odejść. Nie mogliśmy narażać Kaer Morhen. Wiedźmin to nie książę z bajki. Nie ratuje księżniczek. Nie miesza się w spory szlachetnie urodzonych. Jest neutralny. Czasem za neutralność trzeba zapłacić wysoką cenę. Deidre przez 2 lata była postrachem w południowym Kedwen. Historie o jej okrucieństwie dotarły aż za Jarugę. Sabrina Glevisik w końcu dopięła swego. Deidre Ademain zatrzymano.
poddano torturom i stracono na rynku w Art Karaik. Ciało poddano sekcji. Nie stwierdzono nadmiernych odchyleń od normy. Wiedźmini nigdy więcej nie rozmawiali o Deidre. Ale każdy pamiętał. Każdy nosił w sercu wspomnienie. Ten odcinek mógł być też trochę chaotyczny, ale zapomniałem już, jak się nagrywało gameplaye, a ponadto, tak jak już mówiłem wam w filmie, jestem w trakcie wyprowadzki. Więc wybaczcie i myślę, że następne przygody będą lepiej zrobione. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wiedźmiński Discord macie w opisie. Dziękuję Werufix za wsparcie, korzystajcie z mojego linku, jeżeli kupujecie coś na stronie aneba.com i jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał. A my widzimy się klasycznie za kilka dni. Do zobaczenia.